Były trudne z uwagi na utrudnienia, na kontakty bezpośrednie ze środowiskami osób niepełnosprawnych, osób potrzebujących i to dawało się odczuć, nie? Bo naszym jednym z podstawowych zadań jest bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi i tutaj niestety przez tą pandemię tak troszkę mieliśmy przerwy, ale staraliśmy się działać pośrednio, że tak powiem. No i nie tylko, bo organizowaliśmy konferencje, organizowaliśmy debaty na tematy senior za kierownicą, na tematy praw osób niepełnosprawnych, na tematy miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola. Braliśmy udział w zasadzie we wszystkich tych organizacjach, które były na rzecz osób niepełnosprawnych, a więc Dni Seniora, Opolskie Dni Niepełnosprawnych. Wiele było tych to jest cały album tutaj naszej jest się czym pochwalić. Działalności jest się czym pochwalić, mimo że tych trudnych czasów, mimo tych ograniczeń. Mimo tego, że podczas tych spotkań rozmawiamy o wielu trudnych sprawach, związanych z pewnymi ograniczeniami, na to trzeba oczywiście nałożyć również możliwości samorządu. A te w ostatnim czasie też, jakby jeszcze raz użyję sformułowania, są ograniczone, to odnoszę wrażenie, że ta współpraca jest taką współpracą partnerską. Ogromna wiedza i co za tym idzie, pewne doradztwo w kwestiach poprawy właśnie tej architektury w mieście, dostępu do obiektów użyteczności publicznej, zwracanie uwagi na pewne takie drobne kwestie usytuowania chociażby kontaktów, jak należy oznakowywać ciągi piesze i tak dalej. Tego to jest bardzo dużo, oczywiście jeszcze jakby przestrzeń sama wirtualna. To jest ta wiedza, z której można czerpać garściami i cieszę się niezmiernie, że i to jest chyba ten największy nasz sukces takiej właśnie współpracy partnerskiej, że nikt nie ma oporów, a przede wszystkim są chęci, żeby tą wiedzą dzielić się z resztą. Główny cel to, jak mówię, integracja osób niepełnosprawnych no i działanie na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych. I nie tylko, bo tutaj także bierzemy pod uwagę osoby starsze. No, dzisiaj mamy dwa problemy. Problem jeden to przygotowanie się do tego, że coraz dłużej żyjemy. Z jednej strony jest to problem, ale z drugiej strony jest to cieszy, nie? Ale cieszy, a problem dlatego, że trzeba się zastanowić, co z tymi ludźmi robić. Oni muszą mieć zajęcie. Dzisiaj aktywny 70, 80, 90-latek to jest aktywny człowiek, on może jeszcze nawet pracować. A w związku z tym jest to problem nie tylko nas. My jesteśmy od tego, żeby przypominać o tym, żeby opracowywać jakieś systemy, które zabezpieczą te rzeczy. Drugi problem to jest także ochrona zdrowia młodzieży. Szczególnie te psychicznie takie stresowe sprawy. To także my jesteśmy od tego, żeby przypominać, żeby i oświata, i instytucje, i służba zdrowia no, wypracowywały systemy na temat zapobiegania, bo kiedyś później jest za późno. Skutki jak następują, to jest za późno, ale wcześniej trzeba zapobiegać tym, a zapobiegać to trzeba mieć kontakt, mieć uczyć, informować, no po prostu walczyć z współczesnymi zagrożeniami świata.